Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie pokażę Wam rower z czasów PRL-u. Będzie to rower Jubilat 2 z roku 1988. I w dzisiejszym filmie ten rower będę przywracał do dawnego blasku. Taki mały serwis, taki mały przegląd. Powiem Wam, że rower jak na 34 lata wygląda idealnie w oryginalnym lakierze, z oryginalnym wyposażeniem, tak jak te rowerki wychodziły. Ma nawet oryginalne opony. Taki mały przegląd, pokażę Wam z bliska, jak to wygląda na początek. Zobaczcie, opona jest oryginalna. No, wiadomo, te opony zawsze miały niski bieżnik. Ta opona była używana. Dynamo, pyk. Zobaczymy za chwilę, czy oświetlenie działa. Oświetlenie, no, jak na koniec produkcji właśnie jubilatów. Pod koniec lat 80. takie właśnie przednia lampa wyglądała. Co my tu mamy? Standardowy dzwonek. Bardzo głośny. Przedni hamulec. Sprawny. Kierownica w idealnym stanie. Nie ma nigdzie tutaj jakiegoś nalotu rdzy. Super, po prostu jest super. Tutaj macie, zobaczcie, napis Jubilat 2. No, naklejka minimalnie, troszeczkę już starta. Tu mamy naklejkę ostrzegawczą, że za wysoko kierownicę nie wolno wyciągać i tak dalej. Felgi nieporzewiałe, też w idealnym stanie. Tutaj oczywiście otarcia lakieru. Rowery z czasów PRL-u miały to do siebie, że ten lakier był miękki, wystarczyło troszeczkę puknąć nawet o jakieś drewno, o cokolwiek, nogą i ten lakier się po prostu łuszczył, odpadał, tak jak tutaj widać. Odblaski na kołach, jak z tamtych czasów. Jubilat 2 jest to starszy brat, można powiedzieć, roweru najsłynniejszego Wigry 4. Jubilat 2 różnił się od Wigry 4 tym, że ma większe kółka 24, średnica oczywiście 24 na 1,75, szerokość opony. Tutaj zobaczcie, oryginalna naklejka. Tak samo tutaj mamy oryginalną naklejkę. Jeżeli chodzi o takie zauważalne uszkodzenia, to tak, brak tutaj odblasku na jednym z pedałów, takiego typu powinien być, to jest urwany. Uszkodzona osłona łańcucha, pęknięta. No i tak jak mówiłem wcześniej, te uszkodzenia lakieru, ale to jest normalne, bo ten rower był użytkowany. Poza tym jest brudny, więc no, wymaga, za chwilę rzekę umyję go i wtedy zobaczymy, jak będzie wyglądał po umyciu. Tak samo z tyłu, jeżeli chodzi o łańcuch, no troszeczkę wymaga naciągnięcia, ale minimalnie. A jeszcze Wam pokażę, tak, tylnia lampka, no taka standardowa jak na tamte czasy, więc to jest oryginalna lampka. Z ciekawych rzeczy, nieseryjnie montowane w tym rowerze jest tak zwany lizak, czyli tak, z tyłu światełko czerwone, odblaskowe. Z przodu światełko białe. To taki, można powiedzieć, lizak bezpieczeństwa, jadący kierowcy z tyłu, żeby zauważyli i zachowali tą odległość od roweru, chociaż minimalna odległość od roweru to jest 1 metr, więc to jest taka już na granicy bezpieczeństwa odległość, ten lizaczek. Bagażnik, mocna sprężyna. O, działa elegancko. Z ciekawostek powiem Wam, że siodełko jest inne niż w tego typu właśnie rowerach, z tego względu, że jest bardzo miękkie. No, tak jakby żelowe. Ale jedno, co jest bardzo istotne, tutaj jest takie pudełeczko właśnie na narzędzia. Brakuje tej dolnej części na taką nakrętkę plastikową białą. Więc to mi sugeruje, że możliwe, że jest to oryginalne siodełko, tylko po prostu może ostatniej
produkcji tych rowerów stosowano właśnie takie bardziej wygodne siodełka, bo te pierwsze to były bardzo twarde. Tutaj oczywiście gumowe, porządne, chociaż dosyć twarde rączki na kierownicy. Oczywiście nóżka, z takich ciekawostek korby mocowane na klin, jak w tamtych czasach rowerów. Rama oczywiście tutaj jest na nakrętkę rozkładana, więc dlatego mówiło się, że te rowery były składakami, bo można było złożyć, wrzucić do samochodu, do bagażnika. Jeżeli ktoś miał oczywiście Poloneza lub dużego Fiata, wiadomo, do standardowego samochodu typu Maluch w tamtych czasach by się nie zmieścił. No to widzicie, no tylko wystarczy go umyć, troszeczkę tutaj wyregulować. Z przodu jest kapeć, więc przypuszczam, że wentylek, bo to były takie wentylki z gumką, więc myślę, że ta gumka po prostu sparciała. A może jest przebita tętka, no nie wiem, trzeba będzie sprawdzić. Z tyłu powietrze jest, więc to jest w ogóle ciekawostka, że z tyłu jest powietrze. Na ogół w takich stojących rowerach to zawsze brakuje powietrza i z przodu i z tyłu. Teraz sprawdzimy, czy to oświetlenie działa. Z przodu świeci, a z tyłu. No dobra, oświetlenie działa, tylko powiem wam, że tutaj mam kapcia, więc tutaj dynamo się słabo obraca po kapciu, ale działa, dobra. Dobra, zabieram się najpierw za umycie tego roweru porządnie, każdego jego elementu, a następnie wyreguluję, naprawię te rzeczy, które tutaj są do porobienia i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. No dobra, to zaczynam. Mydełko wpłynie, gąbeczka. On jest po prostu mocno brudny, bo on stał gdzieś tam w piwnicy. Wymaga porządnego umycia. Taki rower retro to jest przyjemność po prostu umyć. Blaszane błotniki, rzecz niespotykana już w dzisiejszych czasach w współczesnych rowerach. W tych miejscach trudno dostępnych taka zwykła szczoteczka najlepiej wyczyści ten brud. Gumowe pedały już praktycznie w dzisiejszych czasach niespotykane. Teraz na ogół są albo aluminiowe, albo plastikowe. Z ciekawostek powiem wam, że widełki w tym miejscu były spawane. Są ślady spawania. Teraz dopiero zauważyłem, jak go tak dokładnie myję, to się przyjrzałem. Myślałem, że to był brud, a to nie. Więc to były takie czasy, że jak rower się popsuł, nawet jak pękła rama, widełki, to się po prostu spawało, naprawiało, bo rowery były bardzo drogie. W dzisiejszych czasach to ludzie po prostu wyrzucają już taki rower na złom.
Felgi mają ten plus stalowy, że ładnie się świecą, bo aluminium wiadomo z czasem czernieje. Jeżeli tutaj nie porzewieją, to naprawdę efekt jest dość piękny. Teraz się zajmę tą pękniętą na dwie części osłoną łańcucha od tego właśnie roweru Romet Jubilat. Powiem Wam tak, byłem w trzech lokalnych sklepach rowerowych w moim mieście i jak powiedziałam, co potrzebuję do jakiego roweru, to się popatrzyli na mnie, jakbym potrzebował jakąś część do samolotu. Ale ja postanowiłem, że tą osłonę, którą już mam, po prostu naprawię. Mam dwa pomysły, żeby to naprawić. Jeden pomysł to był taki, żeby dociąć jakąś taką cienką blaszkę i z tej strony po prostu naklej taki na gorąco z pistoletu przykleić. Wycinam taką blaszeczkę, tutaj doklejam i jest ok. Oczywiście ta blaszka musi być na tyle cienka, żeby po prostu łańcuch tutaj nie szorował. Ale jeszcze wpadłem na inny pomysł, taki co można powiedzieć od razu można to zrobić. Nawierszenie tutaj otworu jednego, tu drugiego, albo ewentualnie dwóch otworów po przeciwnych stronach. I taką trytytką do mocowania właśnie przewodów elektrycznych, do układania przewodów elektrycznych. I taką trytytką chciałbym to właśnie tu spiąć, żeby po prostu te dwa elementy się trzymały. Czy to jest dobry pomysł, trytytką? Jakieś to rozwiązanie jest. Na dobry początek jest to bardzo dobry pomysł, a później najwyżej sobie dokupię taką osłonę tam z internetu. No, kupiłbym to na miejscu, ale niestety nie ma. A niestety z internetu to jest ten minus, że koszty wysyłki jeszcze trzeba doliczyć, więc koszt wysyłki będzie droższy niż taka osłonka. Dobra, to zabieram się za zrobienie na trytytki dwie. Nie męczyłem Was pokazywaniem, jak tam robię te otwory i przesuwam te trytytki i zaciągam, bo każdy wie, jak to zrobić. Taki jest efekt końcowy. Powiem Wam, że jak na taką partyzantkę wyszło całkiem nieźle i pokazuję to właśnie osobom, które chciałyby po prostu swoją osłonę naprawić, a nie mają gdzie dostać. Mają może jakiś nietypowy rower, gdzie takiej osłony się nie da dostać, więc w taki sposób najprostszy można sobie też taką osłonę naprawić. I ja to naprawiłem na razie, później jak dokupię tą osłonę tam z Allegro, no to sobie wymienię. Na razie myślę, że to będzie się trzymało. Wiadomo, tutaj z tej strony będzie jeden wkręt, który będzie trzymał, tutaj z drugiej strony drugi wkręt, a powiem Wam szczerze, że obojętnie czy założycie nową, czy taką naprawioną, jak ja tutaj Wam pokazałem, jak ktoś raz wystarczy nogą kopnie w tą osłonę, bo to łatwo kopnąć, no to ona zaraz pęknie. No takie może niefortunne montaż. Moim zdaniem te osłony powinny być jeszcze tutaj, w tym miejscu gdzieś jakieś mocowanie, żeby w tym miejscu się trzymały. A tak, no jest jak jest. No dobra, to taka moja krótka prezentacja, jak taką osłonę łańcucha można naprawić. No i za chwileczkę zamontuję to w rowerze. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu skończę te prace przy tym rowerze, bo ostatnio pogoda jest tak kapryśna, praktycznie prawie co dzień pada i co się wybieram do garażu, żeby skończyć ten rower, to za chwilę znowu zaczyna padać deszcz i nie mogę go skończyć. To tyle, co chciałem Wam powiedzieć, pokazać na temat tego rowerku, który zakupiłem. Jeżeli chodzi o taki bardziej szczegółowy filmik o tym rowerze Jubilat, to zrobię osobno. Już nie chcę, żeby ten film był za długi, chociaż i tak pewno będzie za długi. No ale chciałem Wam pokazać te prace właśnie przy tym rowerze. To, co udało mi się tutaj zrobić. Dzwoneczek. Niepowtarzalny dźwięk. Bajka. W końcu udało mi się, jak to się mówi, kolejny taki kultowy rower uratować od zapomnienia. No bo to kawał historii polskiej było, jeżeli chodzi o produkcję rowerów. Tym bardziej, że firma Romet
w latach swoich świetności produkowała około miliona, miliona 200 egzemplarzy rowerów i różnych innych pojazdów rocznie. To tyle, co chciałem Wam powiedzieć, pokazać na temat tego rowerku, tych prac przy tym rowerku. Udało mi się uratować od złomowania taki kolejny rowerek. Jeśli rowerek Wam się spodobał i te prace, które tutaj przy tym rowerku wykonałem, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto co nieco pokazać. Jeżeli rowerek Wam się nie podoba, to łapka w dół śmiało. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.